Siema, Tajko za kanał Koza Sport. Witam was w kolejnym odcinku od Zera do Chwały na moim kanale. Mamy dostępne tocy z Serie A i z Ligę, dzięki czemu mamy dostępny kolejny turniej, w którym do zgarnięcia jest darmowy toc. Tym razem jest to Sansone, lewoskrzydłowy z Serie A, o którego zdecydowałem się oczywiście powalczyć, no bo na koncie, na którym nie kupujemy FIFA pońców, na którym nie kupujemy końców, to jest po prostu mega okazja, żeby zdobyć fantastyczne karty. To co ważne, turniej z Serie A trwa o połowę krócej niż te turnieje tutaj, które trwały, dzięki którym mamy tych graczy, czyli trwa 3 dni, no i oznacza to, że na 99% dostaniemy jeszcze jeden turniej z ligi francuskiej oczywiście, i tam do trafienia będzie kolejna niebieska karta, tak więc to by było mega mieć tutaj wszędzie te tocy. To było naprawdę coś. Słuchajcie, bardzo dziękuję za odbiór tej serii, za ilości pytań, kiedy będą kolejne odcinki, za łapki w górę, to jest naprawdę miła sprawa. Mam nadzieję, że ten odcinek też wam się spodoba na tyle, że będziecie w stanie przebić to 1500 łapek po raz kolejny. Tutaj już widzicie na ekranach mój skład, którym zdecydowałem się podejść do tego turnieju. Mamy tutaj oczywiście Dybalę, którego kupiłem wcześniej, tracąc na nim troszkę, teraz znowu jego cena spadła. Te ceny się wahają strasznie, aczkolwiek mimo, że będę odrobinę na minusie po tym turnieju, to i tak nie żałuję, no bo po pierwsze i tak jakoś ta cena nam się zwraca o tyle, że gramy ten turniej, tak więc tam zdobywamy końce. No a poza tym chciałem mieć coś fajnego, żeby mieć pewność, że będę w stanie powalczyć o tego toca. No i myślę, że ten skład mi to zapewnił. Zrobiłem troszkę fejla z tym kupowaniem, ale już teraz wiem, że po prostu składy kupuję dzień po wyjściu toców, czyli dzisiaj mamy sobotę, dzisiaj zbudowałem końcówkę tego składu, już ceny były naprawdę mega niskie. No ale dosyć już gadania o cenach, zobaczmy jak poradził sobie ten skład na boisku. Pierwszy rywal miał naprawdę bardzo mądrze ułożoną jedenastkę, bardzo mocny skład, ogólnie jedni z najlepszych zawodników z tej ligi na swoich pozycjach, no i wiedziałem, że nie będzie łatwo, bo zaczął on jeszcze od strzelenia gola. Jego Dybala dał mu prowadzenie, mój wyrównał na 1-1 w 36 minucie, no i w tym momencie już przyjąłem całkowicie inicjatywę nad tym spotkaniem. Co prawda to dośrodkowanie nie było do końca przeze mnie zamierzone, ale nie będę narzekał, bo znalazł się Parolo w środku pola, no i wpakował piłkę do bramki bez żadnego problemu. Potem przejęcie w środku pola, właśnie znowu przez Parolo, odegranie do Lorenzo Insigne, ten jeszcze raz oddaje do Włocha, Parolo strzela. Dosyć wartowna obrona przeciwnika, ale już na odbitkę Dybali nie było mocnych, no i prowadziliśmy już 3-1 w tym spotkaniu. Tak też ono się skończyło, widzicie statystyki, zasłużone zwycięstwo. No i lecimy z drugą rundą, znowu bardzo mocny skład przeciwnika, Gakpe i Palacio, dwóch w miarę szybkich zawodników, przede wszystkim Gakpe, naprawdę bardzo szybki gracz. No i tego się troszkę obawiałem, ale to ja tym razem rozpoczynam od strzelenia bramki Boatengiem, znakomity zawodnik. Jeśli potrzebujecie kogoś w stylu Pola Pogby, tylko troszkę tańszy, to naprawdę zawodnika AC Milanu serdecznie wam polecam. Tutaj znakomite uderzenie Pereiry, nie udało mi się tego powstrzymać, naprawdę ładnie to zmieścił Argentyńczyk, no ale ja dosyć szybko odpowiadam. Lorenzo Insigne, zejście na swoją prawą nogę, uderzenie zablokowane, ale zobaczcie co zrobił teraz Dybala, naprawdę znakomita przewrotka. Co śmieszne, nie kazałem uderzać w ten sposób, Argentyńczyk sam wybrał taki sposób uderzenia, jednak no nie będę narzekał, prowadzimy i to jeszcze w doskonałym stylu. Tutaj 42 minuta, Cuadrado urywa się znakomicie obrońcom, strzał z lewej nogi, finezyjnie, piłka odbita jeszcze od słupka, no i mamy dwubramkowe prowadzenie. To jeszcze nie było koniec, to jeszcze nie był koniec w tym spotkaniu, bo nawet jeszcze przed przerwą przeciwnik bardzo ładną zrobił akcję, ja fatalnie pobroniłem, no i złapał niestety z nami kontakt tą bramką, chyba to był Anderson, tak mi się wydaje, że to właśnie uderzył Anderson, nie, to strzelał Boateng. Tym razem, aczkolwiek nic sobie z tego nie zrobiłem, bo jeszcze przed końcem tej pierwszej połowy udało mi się tutaj wywalczyć piłkę, podanie do Dybali, ten do Insigne, Insigne słabsza noga, ale bardzo ładne, lekkie wykończenie dające nam znowu dwie bezpieczne bramki prowadzenia, naprawdę... Atak Insigne, Dybala i Cuadrado grał dla mnie jak z nut, naprawdę zabójcza trójka, fenomenalnie grało mi się tym trio. No i tutaj mamy jeszcze 53 minutę, no i tym razem Parolo wyjmuje piłkę, no i strzela na 5-2, to już był koniec dla przeciwnika, stwierdził, że już nie ma ochoty ze mną grać i wyszedł ze spotkania. Troszkę mu się nie dziwię, bo jak zobaczycie, miał on parę okazji, aczkolwiek nie powiem, żeby był to zawodnik lepszy ode mnie, albo żeby to zwycięstwo było niezasłużone. No i mamy spotkanie półfinałowe. Szczerze powiedziawszy, dopiero montując ten odcinek, zauważyłem, że on miał na SPO Pola Pogbę i zdziwiło mnie to. Myślę, że to był jakiś darmowy zawodnik, znaczy trafiony w darmowej paczce, bo ogólnie skład nie był zbyt dobry i sam przeciwnik też...
poziomem pozostawiał wiele do życzenia. Ja strzelam bramkę na 1-0. Mimo tego, co powiedziałem przed chwilą, udało mu się zdobyć 2 gole. Tutaj już widzicie drugą bramkę. Ogólnie tam mi się coś zlagowało. Nie wiem, co zrobił obrońca, no bo ja nie chciałem, żeby on się tak zachował. Jednak tak jak mówię, nie był to najlepszy rywal i mimo tego, że udało mi się strzelić 2 bramki, ja byłem pewny, że w tym spotkaniu uda mi się zwyciężyć Lorenzo Insigne. Po raz kolejny lewa noga, po raz kolejny delikatne wykończenie, no ale jakże skuteczne, dające nam remis. Tym razem Dybala schodził i zobaczcie, ile miejsca zostawił mi rywal. Naprawdę, no był słaby. Nie ma co się oszukiwać. Dybala wykorzystuje jego błąd w perfekcyjny sposób, dając nam prowadzenie. I jeszcze tutaj przed przerwą, w 45 minucie, Insigne miał szansę podwyższyć ten wynik na 4-2. Niestety, jak widzieliście, poprzeczka mnie zatrzymała. Tutaj akcja rywala. Bardzo dobra interwencja moja w środku pola. No i lecimy już w drugą stronę z kontrą. Boateng, znakomite podanie do Cuadrado. Kolumbijczyk miał teraz bardzo łatwy wybór, żeby podać do Insigne, bo przeciwnik zszedł do środka, bardzo źle się zachował. No i Insigne, podanie do Kolumbijczyka po raz kolejny. Ta piłka miała pójść jeszcze raz do Insigne, poszła do Dybali. Byłem trochę zły, że ta akcja nie wyszła tak jak chciałem, no ale mamy gola, więc nie ma co narzekać, bo tego spotkania już nie miałem prawa przegrać. Tym bardziej, że będziemy mieli jeszcze jedną akcję. No i tutaj Dries Mertens schodzi. Uderzenie na pustą bramkę, jednak broni to przeciwnik. Jak widzicie, pod koniec tego meczu już mogłem sobie pozwolić na zabawę, bo rywal troszkę odpuścił. Już widać było, że nie chciało mu się grać, ale też nie chciało mu się wychodzić, więc po prostu czekał na koniec tego meczu. Ja jeszcze Insigne zdecydowałem się na zejście do środka. Znakomity dribbling Włocha. Jeszcze podanie do Andersona, którego wpuściłem z ławki. No i ten daje nam zwycięstwo po raz kolejny. 5-2, no i mogliśmy przejść do spotkania finałowego. Tutaj jeszcze statystyki tego meczu. Przeciwnik oddał parę strzałów, ale nie był ogólnie groźny. I groźny był skład rywala w finale. Powiem wam szczerze, że jak zobaczyłem to, przeraziłem się bardziej niż gdybym zobaczył same totsy. Bo jeśli ktoś gra składem, który ma tyle non-rerów i 5 obrońców z tyłu, wiedz, że ten mecz nie będzie prosty. No i nie był, 20 minuta. No i to była tak naprawdę moja pierwsza groźniejsza akcja. Strzał Dybali z lewej nogi. Potem miałem parę okazji, jednak nie udało mi się przebić pod bramkę przeciwnika. No a przeciwnikowi udało się to zrobić za pierwszym razem. Jest to jego pierwsze uderzenie, pierwsza w ogóle jakakolwiek akcja w obrębie jego pola karnego, no i już zamieniona na bramkę. No nie byłem zbyt szczęśliwy i troszkę mnie to rozkojarzyło, czym przypłaciłem bramkę numer 2, która była również strzałem numer 2 dla przeciwnika. Naprawdę byłem wściekły. Tutaj dziura w moim środku obrony, wykorzystana przez rywala perfekcyjnie. No i przegrywałem już 2-1. No i naprawdę zirytowało mnie to, bo to była jego druga akcja w obrębie mojego pola karnego. Na mojej połowie praktycznie nie był w tym spotkaniu, co było dosyć drażniące, biorąc pod uwagę to, że ja oddawałem strzały, no i nic z tego nie wyszło. No ale tu mamy 80 minutę i rzut wolny. Wiedziałem, że jeśli chcę coś jeszcze ugrać w tym meczu, to muszę go wykorzystać. Dobrze ustawiony mur, bo bramkarz był na środku, tak więc miał szansę sięgnąć piłki z obydwu rogów, dlatego zdecydowałem się na podanie do Andersona. Ten schodzi do środka, uderzenie finezyjne, lekkie, ale bardzo celne, no i dało nam to remis. No i przeszliśmy od razu do dogrywki w tym spotkaniu. Jak wiecie, po ostatnim turnieju w dogrywkach naprawdę lubię spuszczać łomot przeciwnikom i liczyłem, że tak będzie i w tym spotkaniu, dlatego też piłka leci do Dybali sam na sam, lewa lepsza noga, ale niestety Argentyńczyk nie wykorzystał tej okazji. No i mieliśmy ostatni gwizdek sędziego, co oznaczało rzuty karne. W tym momencie mój przeciwnik miał 2 strzały celne i 3 akcje, kiedy był w moim polu karnym, czyli 2 bramki i raz, kiedy wyjąłem mu piłkę i poszła kontra, co widzieliście przed chwilą. No i mamy rzuty karne, oczywiście zdecydowałem się je wam przyspieszyć, żebyście nie musieli oglądać wszystkich tych 11. Przeciwnik pomylił się tam po raz pierwszy. Ja swoją drogą wykorzystywałem karne, jakbym nie był sobą. Tutaj drugi błąd rywala. Boateng znowu, przepraszam, Anderson sprawnie wykorzystał tą sytuację. No i Dybala podszedł do decydującej 11, czy ją wykorzysta? Tak. No i udaje nam się wznieść puchar. Dziwna sprawa, bo ta animacja, jak widzicie, troszeczkę jakby zgliczowana, bo zamiast cieszyć się Argentyńczyk poszedł w kierunku kolegów. Wyglądają jakby odpadli, a nie jakby zdobyli tą tarczę, znaczy przepraszam, tą kartę, więc no, było to dosyć dziwne, aczkolwiek nic tutaj się nie pomylił komputer, dając nam oczywiście Totsa Sanson i puchar, co bardzo, bardzo mnie cieszy. Widzicie, 2 strzały celne oddane przez mojego przeciwnika, tak więc naprawdę
Byłoby to irytujące, gdybym przegrał w tym spotkaniu, no ale na szczęście tak się nie stało. No i mamy tego darmowego totsa. Jeszcze rozegrałem puchar offline'owy, dzięki czemu mam właśnie dostępną paczkę. Jeśli chodzi o skład, nie wiem do końca, czy będę go sprzedawał już teraz, ponieważ myślę, że spróbuję, jeżeli znajdę chwilkę wolnego czasu, rozegrać ten puchar dla paczki za 25k i darmowego Drisa Mertensa. Myślę, że to będzie fajna sprawa. Jak widzicie, Sansone już zajmuje tutaj zaszczytne miejsce wśród moich totsów, który myślę, że go będę wykorzystywał w kolejnych spotkaniach jakoś, no, na razie jest tutaj umieszczony, więc jeśli mi się uda znaleźć chwilę czasu, rozegram tym składem spotkania, jeśli nie, to po prostu go sprzedam. Ceny są już na tyle stabilne, że nie powinienem tutaj stracić zbyt wiele. Tak więc słuchajcie, na koniec tego odcinka otwórzmy sobie jeszcze tą paczkę za 7500, zobaczmy, czy tam coś się znajdzie. Na pewno będą kontrakty, które nam się bardzo przydadzą, jakieś jednorazówki, które są zawsze przydatne. A teraz prawy obrońca Maicon, jak znalazł na ten turniej, bardzo się cieszę, bo akurat Perezowi kończą się kontrakty, tak więc wezmę go sobie oczywiście do klubu. Dramę tak samo możemy wziąć do klubu, znaczy wszystko wezmę, bo to jest paczka, której się nie da squixelować, znaczy da się squixelować, ale za 0 monet, ale dwa bardzo fajne trafienia. Nie liczyłem tutaj oczywiście na żadną kartę niebieską, bo nie było zbyt wielkich szans, żebym trafił właśnie zawodnika TOC. Jeśli chodzi jeszcze o jedną rzecz, której nie powiedziałem na początku, rozgrywałem sobie ostatnio mecze w lidze, troszeczkę żeby zdobyć monet, troszeczkę żeby nadgonić, tak więc tutaj widzicie, że rozegrałem 3 mecze wygrywając 2, rozegrałem 4 mecze wygrywając 3, przegrywając jedno spotkanie. Kupiłem sobie do składu Otamendiego, kupiłem Joe Harta, Clichego, jakoś połączyłem sobie ten skład, żeby tam pasowało razem z tymi totsami z Ligi Włoskiej, znaczy razem z tymi zawodnikami z Ligi Włoskiej. Myślę, że nawet może tym składem Serie A wejdę na chwilę do tej ligi, żeby zdobyć tutaj mistrzostwo i jeszcze parę monet, ale to wszystko zobaczymy. O tym wszystkim przekonacie się w kolejnych odcinkach, a na razie bardzo serdecznie Wam dziękuję. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Piszcie, czy Wy zdobyliście już własnego totsa Sanson i ilu totsów udało Wam się odblokować. Czy wszystkich tak jak mi, czy któryś może sprawił Wam na tyle problemy, że decydowaliście się, żeby nie grać w tamtych turniejach. Tak więc to było na tyle. To był Koza, kanał Koza Sport. Na razie. Piona.